Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Warobots na moim kanale. Dzisiaj pojedynek 1 na 1, już nie ze Skorpionem, a z Arturkiem. Po kilkumiesięcznym odstępie czasowym w sumie podjął moje wyzwanie. I tak, na początek wziąłem Hawka. Są ogólnie dwie gry, pierwsza na Księżycu, druga na mapie Wally. Nie pamiętam, jak to się po angielsku powinno wymawiać normalnie. No w każdym razie wziąłem Hawka, Arturek to wziął Jägera swego z dwoma helami. No i tutaj tak, no nawet poszło. Akurat z tym Jägerem większego problemu nie miałem. Natomiast Arturek tutaj... no miał tutaj na pewno lepiej... Na początku ogólnie tutaj mu lepiej szło. W sensie znacznie mu się pofarciło po prostu tym Skorpionem i dlatego mu tak w sumie poszło. Zresztą sami zobaczycie chyba. Zresztą też gdyby kogoś to interesowało, to właśnie wrzucił Arturek u siebie na kanale ten odcinek. Było jeszcze wczoraj. Także jak coś, to wam go podlinkuję, po prostu jego materiał w opisie. No i tego. Właśnie mi tu Hawka kończy Skorpionem. Naprawdę bardzo mało życia mu zostało tam. To po prostu było takie... Cóż. No i tutaj też... myślałem, że dobrze zrzuciłem ogólnie tą bombą. Natomiast się aż zdziwiłem w sumie, ponieważ się udało... Arturkowi uciec nawet. Potem jak oglądałem z jego perspektywy materiał, no to już wiem, powiedzmy, co poszło trochę nie tak. Więc miało pod tym względem też dużo farta w sumie, że budynki mi przeszkodziły. I w tym przypadku tutaj akurat starałem się go trochę tak patrolować, myślę. Zrzucić na jego bombę, ponieważ no jedna bomba by mi całkowicie wystarczyła, aczkolwiek no dla Arturka stety, dla mnie niestety, ale uciekł, zanim mu bomba siadła i tu byłem, powiedzmy, trochę na straconej pozycji, ponieważ no zaczął robić to, co się robi z Skorpionem po prostu, czyli się zaczął kampić. Ale to w sumie też tak, nie traciłem źle głowy za bardzo, byłem w całkiem dobrej sytuacji mimo wszystko. Ponieważ mam po prostu roboty już w hangarze, które sobie świetnie radzą z Skorpiona, dobra, może nie świetnie, ale ale przynajmniej są w stanie przetrwać łatwo jego atak i tak dalej, i tak dalej. Zresztą o czym się sami jeszcze przekonacie. I tutaj Arturek po raz ponowny skacze na mnie. Tym razem moją harpię wykończył. Ja wziąłem swoją Ravanę, którą tak właściwie buduję. Na razie mam jednego Hawoka, więc trzeba jeszcze poczekać. Ale spodziewajcie się w jakiejś dalszej przyszłości, może gdzieś pod koniec tego roku jakiś fajnych ewentualnie kompilacji, myślę, z Ravaną na FFA. Takich fajnych właśnie momentów, jakbym coś nagrał czy coś. Więc tak, no wracając do materiału, do tej walki, no to skoczył tutaj na mnie Arturek. Trochę mi zjadł HP, aczkolwiek to nie jest jakaś duża ilość, także także jest, nie ma tragedii po prostu. Ja tutaj go już szybko chciałem wykończyć. No nie wyszło niestety, więc odpaliłem sobie resist z drona. Dodatkową ochronę, ponieważ nie miałem umiejętności i właściwie wykończyłem go. Mimo wszystko zjadł mi dużą część HP, już potem jego musiałem kończyć. Więc została mi połowa HP z tego, co miałem maksymalnie. No i teraz skoczył do mnie Revenantem Arturek. Użył swojego Mantisa. Taka porada, Arturek, dla ciebie, jeśli to oglądasz. Nie używaj za bardzo na Revenancie tego skilla. O, jak on się nazywał? Deadmark. Nie używaj Deadmarka na Revenancie za bardzo. Ponieważ jest to po prostu osłabianie samego sobie Revenanta. On nigdy nie będzie wystarczająco dobry, powiedzmy, z tym modułem. A więc lepiej zawsze mieć już jakieś leczenie, ewentualnie face shift. Chociaż też nie jestem co do face shifta zbytnio przekonany.
No dobra, wracając. Pokonałem tutaj Revenanta Arturka, co mi całkiem wyszło, i teraz wziął Hawka. I tutaj miałem już pewne problemy, ponieważ Hawk w locie jest dość szybkim robotem i mógłby moje rawanie gdzieś uciec. No, a w dodatku Arturek mógłby się gdzieś skitrać na jakimś dachu czy coś, co by mnie trochę mogło wtedy irytować. Więc po prostu starałem się go jak najbardziej po prostu obić moją rawaną. Co mi dość szło, ponieważ no, nie ma wystarczającej siły ognia, żeby mi tak w bardzo szybkim tempie całe HP po prostu zjechać do zera. No i tutaj trochę się przeliczyłem, bo myślałem, że Ravana wejdzie tutaj jeszcze pod tej górce, tak? No niestety nie dała rady wejść, gdy musiałem po prostu pójść naokoło. Tutaj mogłem teoretycznie odpalić leczenie i może by nawet wtedy dał rady jeszcze więcej zrobić obrażeń temu Hawkowi, ale wyszło jak wyszło, też tragedii w sumie samej w sobie nie było. Wziąłem swoją Capri, żeby się dostać po prostu do tego Hawka szybciej. I tutaj już się skitrał na dachu Arturek, ale broń toksyczna, te kwasy mają jakiś tam mały splash damage, więc niezbyt mu to wyszło w sumie, żeby mieć taką fajną osłonę. Z jakąś bronią energetyczną, na przykład, nie wiem, Quarker, pewnie by mu się już tam udało przez pewien czas tak kitrać. No ale ja wolę mieć toksiny jednak. Zresztą nie mam w ogóle Quarkerów nawet. I tutaj teraz efekt suppression nałożyłem na Arturka, z racji tego, że on nie ma Kyle Rogersa po prostu jako pilota. Na swoją Hawk on ma tego pilota, co robi lockdown. Więc no w sumie nie było po prostu większego problemu z tym Hawkiem już. No i teraz wziął swoją Harpy, którą no, mnie na pewno irytował tutaj. Ponieważ był trochę w stanie damage'a mi zrobić. No i teraz też się steleportował właśnie z powrotem. Ale już ku bronią toksyczną dojechałem w sumie do końca. Bo naprawdę, jeśli chcecie grać Teprim, to jest bardzo dobra broń. Tym bardziej właśnie, że niedawno broni toksyczne, czyli Toxin, Venom i Bane pojawiły się w warsztacie, tak? Czyli jeśli chcecie na przykład budować w ogóle coś takiego, to naprawdę polecam. Ogólnie właśnie robić sobie takiego Capriego, jeśli macie toksycznego. No chyba, że już macie jakiś inny fajny set broni, no to wtedy to się już wam nie opłaca robić, nie? Wracając do walki też, po raz kolejny. Wziął swojego ostatniego robota Arturek, swojego Artura własnego wziął. Ja wziąłem Fenrira, w zapasie jeszcze miałem Minosa. I powiem wam tak, jeśli widzieliście albo jeszcze nie widzieliście materiału Arturka z tej walki, to wam tylko powiem tak, że jego Artur miał tam bodajże 420 tysięcy HP. No mój Fenrir ma maksymalnie 407 tysięcy, coś tam. Więc no, powiedzmy sile ognia tylko mnie przeważa w sumie. Arturek, myślę, ponieważ jego broń pomija obronę też. No nie ma jej na max, także nie pomija tej obrony całkowicie, ale w jakimś stopniu mimo wszystko tam pomija, tak? Tam jakieś 50% bodajże na broni beta jest i nie pamiętam ile na broni alfa. I teraz się tak zaczęła w sumie walka na poważnie z Arturem, Fenrir kontra Artur. I tu się trochę wkurzyłem, że tak powiem, bo naprawdę niedużo nam brakowało, żeby któryś z nas po prostu padł już. Ale brakło czasu, bo widzicie, tutaj timer dość szybko schodzi już. No tak po prostu zeszło. I zostało 30 sekund. Niecałe już i widzicie, no. Ja nie mam HP dużo. Arturek też nie ma już specjalnie za wiele tego HP, biorąc pod uwagę, że mu tarcza zeszła. No myślę, że mógłbym to wygrać, gdybym wziął swojego Minosa. Aczkolwiek też no wiem, że Arturek po prostu nie ma takiego hangaru silnego.
Zresztą no, nie chwalę się teraz, że ja mam też silny hunger, ale mam trochę silniejszy hunger po prostu do Arturka i chciałem mu dać troszkę fory, żeby walka po prostu była bardziej sprawiedliwa. No, skończyło się w sumie na moim zwycięstwie, wygrałem tam 5 do 4 kili. No i przechodzimy do drugiej gry. Na początek wziąłem Ravanę. I powiem wam tutaj tak, tutaj miałem naprawdę świetny run Ravaną. Bo Ravan naprawdę to jest potwór, jeśli chodzi o walki 1 na 1. No jest to jeden z powodów, dla których ją robię też, bo po prostu potrzebowałem jakiegoś brawlera dobrego. No akurat Ravana jest bardzo dobrym brawlerem. No i też jest robotem odpornym, powiedzmy, w jakimś tam stopniu na metę, także no myślę, że jak najbardziej git. I tutaj jest bardzo fajna rzecz. Marturek trochę mnie mniej strzelał. No bądźmy szczerzy, chciał polegać coś na tarczach, ale te tarcze Revenantowi dużo nie dają. One są po prostu do niczego. No i tak wyszło w sumie, że no to wszystko samo mówi za siebie. Moje HP też możecie sobie popatrzeć. Nasza Ravana jest po prostu bardzo silna i w sumie nawet nie musiałem... nieważne. Arturek wziął Skorpiona. Wkurzający robot, nie powiem. Ale udało mi się z nim szybko nawet uporać. I załączyłem sobie resisty, mam przy okazji dodatkowy damage, tam 20% chipu. Także ze Skorpionem poszło nawet szybko. Ale to tylko dlatego w sumie, że już podszedłem na blisko i po prostu też Artur popełnił ten błąd, że zespawnował się tuż obok mnie, a nie tam po drugiej stronie mapy, tam gdzie się w sumie teraz patrzę. Więc taki, myślę, był jego największy błąd akurat w tej walce, który mi pozwolił po prostu wykorzystać Ravanę do maksimum i to, że miała w sumie shotguny, ponieważ no, grałem trzema stromami. No, które też mam jakoś tam w miarę ulepszone. Wziął Jägera teraz. No to widzicie, no, z Jägerem bardzo szybko poszło. Tam ile? 5 sekund może i Jägera nie było. No ale nie oszukujmy się, Jäger też nie jest w ogóle silnym robotem. Co prawda tam na wyższych poziomach potrafi walnąć. Tam w tych, tam na dystans ogólnie, ale... ogólnie rzecz biorąc, po prostu Jäger jest robotem słabym. W tym momencie właśnie nadal gram Ravaną. Widzicie, no poskładałem Arturkowi 4 roboty. No i mi zostało nadal 69 tysięcy życia, także no jest moc w Ravanie. Bo idzie tym robotem naprawdę świetne wyniki robić. Mam nadzieję, że mi trochę podskoczy w sumie średnia damage, albo może nawet jakiś rekordzik się uda zrobić pod koniec tego roku. Właśnie Ravaną, grając na FFA. No i cóż, tutaj się już w sumie dałem po prostu zniszczyć Arturkowi tutaj. I Hałka wziąłem swojego, żeby po prostu mu tego Hałka wykończyć, coś takiego i po prostu tak to rozegrać. No Hałka też w sumie mam tymczasowo, bo ogólnie gram Orochim teraz na ten moment raczej w tym miejscu, co jest Hałk. Aczkolwiek wziąłem Hałka po prostu, żeby sobie trochę pograć tak po prostu Hałkiem po staremu, bo w sumie trochę tym robotem nie grałem ostatnio, no i chciałem mieć trochę zabawy po prostu. No i tutaj został na wykończeniu w sumie ostatni pocisk, ostatnie dwa pociski mniej więcej zostały po prostu, żeby zniszczyć do końca Arturka. Tutaj chciał już wzlecieć do góry, no ale go wziąłem, w ten sposób wykończyłem puncherami, więc mi nie miał za dużo już tutaj szans. No i się zaczęło. Wziął teraz swojego ostatniego robota Artura. Ja jeszcze tutaj miałem Hałka w sumie i mogłem tutaj Hałkiem no oczywiście zdziałać dużo, aczkolwiek sobie tak po prostu pomyślałem, że jedyne co zrobię to osobie po prostu trochę tego Artura i wezmę swojego najlepszego robota w tym moment. No, czyli oczywiście no nic innego jak tylko i wyłącznie Fenrir. Wziąłem sobie Fenrira i to był już ostatni robot.
Mogę wam tylko powiedzieć, jaki był wynik. Oczywiście to sobie zaraz zobaczycie w przeciągu w sumie ostatnich 2 minut. Tak, zostaje 2 minuty odcinka jakieś mniej więcej. I tutaj staram się podejść właśnie Arturka w ten sposób, żeby mi po prostu na marne, w sensie dla mnie na marne, żeby mi nie uszkadzał Fenrira, więc staram się podejść tak, żeby wykorzystać te osony, jakie tutaj miałem, żeby mi niepotrzebnie nie zadawał obrażeń po prostu. A tutaj już grałem, żeby zniszczyć mu tarczę i wykorzystywałem w sumie splash damage tych igniterów moich. Widzicie tak, Artur to miał dużą przewagę ogólnie z tym Arturem, ponieważ tak, raz, że mnie odpychał swoim odrzutem, w sensie, no, swoją umiejętnością pierwszą, czy tą drugą, nie wiem, a dwa, że miał tarczę też, więc zanim mój puncher po prostu zaczął coś robić, to się musiał przebić przez tarczę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj akurat dużo zeszło. I widzicie, teraz jest sytuacja, no wydawałoby się, że jest dla mnie ciężka sytuacja ogólnie. No bo ponieważ ja miałem 200 tysięcy HP niecałe, no teraz tu już nawet nie mam szans, żeby mieć 200 tysięcy HP, a Arturek ma no dużo HP jeszcze. Na pewno wam powiem tak, nie wygrałbym. Raczej bym sam Fenrirem nie wygrał. Nie miałbym w ogóle szans, żeby wygrać, gdyby nie to, że miałem efekt suppression. Gdyby nie ten efekt suppression, to bym w ogóle nie miał szans na wygraną. No i widzicie, teraz tak, sytuacja się robi bardzo niebezpieczna, powiedzmy, dla Arturka się zrobiła tutaj w tym momencie. No i tu właściwie już nie miał szans. No jego wybuch po prostu nie był jeszcze na tyle mocny. A Artur też, powiedzmy, jest takim tytanem, że w razie czego nawet nie da rady po prostu uciec przed niczym w sumie już w tych czasach. No i wygrałem w sumie Fenririam na Artura, chociaż nie zjadłem tego Artura w całości też, trochę jednak miałem go osłabionego hałkiem. No ale cóż, dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich walk, no to oczywiście piszcie, a to czasem się z wami żegnam. Cześć.